Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj jaki temat podejmiemy? Otóż, no prawdopodobnie większość moich odbiorców, jako i też i znajomych, jest w wieku mniej więcej nastolatek, młody, dorosły. I właściwie pomyślałem sobie, że opowiem krótko o temacie, który prawdopodobnie większość z Was zainteresuje. Czyli temat samooceny, a właściwie jej niskiego stopnia, z którym do dzisiaj boryka się aktualna młodzież, a przede wszystkim część damska. A więc czym według mnie ogólnie jest, powiedzmy o tak, niska samoocena? Niska samoocena jest dla mnie niczym innym jak zbiorowiskiem mniejszych bądź też i większych kompleksów, które w połączeniu wraz z dopowiedzeniami samej osoby z niską samooceną wywołują ten efekt, który powoduje, iż ta osoba i najzwyczajniej w świecie nie może na siebie samą patrzeć. I widzicie, jakby to pokrótce opowiedzieć. Dam wam taki przykład właśnie z mojego życia wzięty. Bo widzicie, nikt z nas nie zdaje sobie sprawy, jaki wpływ ma na nas nasze otoczenie. Nikt nie zdaje sobie ogólnie sprawy z powagi słów, jakie lecą w naszym kierunku. Jak one potrafią nas kreować i kształtować. Więc zacznę tą krótką historyjkę od tego, że powiedzmy czasy podstawówki, tam młody Jacek standardowo chodzi tam właśnie z całą klasą, z tymi wszystkimi dzieciakami i tak dalej do tej podstawówki, uczy się i uczy. Wszyscy ogólnie w czasach podstawówki no są bardziej pulchnieni i dopiero tam w wieku nastoletnim jakoś wszyscy zaczynają rosnąć i przy okazji też tracić na tej pucułowatości. Rzecz w tym tylko, że no młody Jacek był bardziej pulchny od reszty. Moja klasa miała zazwyczaj w nawyku za znajdowanie sobie jakiegoś kozła ofiarnego do dręczenia. I od pierwszej do trzeciej klasy tam obrali sobie za cel jakiegoś, nie pamiętam, chyba chłopaka o imieniu Adam. Jeżeli by kiedyś to obejrzał, to pozdrawiam serdecznie, może mnie pamięta jeszcze Jacek Pogorzelski. Chłopak był przez nich dręczony z różnych to powodów, przez co w trzeciej podstawówce się przeniósł do innej szkoły, za zgodą rodziców i dyrektorki. I rzecz w tym, że wcześniej już tam klasa, jako iż ja na przykład nie chciałem dręczyć tego chłopaka, bo w sumie szkoda mi go było, to tam czasami się ze mnie tam podśmiewali niektórzy z tego powodu. A kiedy tego chłopaka zabrakło, obrali sobie za cel mnie i często mi wytykali to, jaki to ja jestem gruby i w ogóle powinienem, kurna, iść na zapasy właśnie zapaśników suma, etc., tego typu uwagi i tak dalej. I powiem szczerze, że no do dziś mi krążą po głowie. Oni może sobie nie zdają z tego sprawy, ale to co się powie, tego już się... Tych słów się już po prostu nie cofnie. Ja do dziś mimo tego już jestem w miarę tam szczupły, powiedzmy, 1,78 m i 72 kg aktualnie. W ciągu miesiąca schudłem z 5-6 kg, bo się wziąłem za siebie lekko i ćwiczę od jakichś 3 lat, mniej więcej bardziej bądź mniej aktywnie. To mimo wszystko nie mogę się wyzbyć tego poczucia, że jestem gruby. Tak po prostu czuję autentycznie, że jestem gruby, czuję się jakoś, że po prostu nadal mógłbym schudnąć, co w sumie troszeczkę podpada lekko pod anoreksję, no bo w sumie, jeżeli mam być szczery, jeżeli bym we mnie nie wciskano jedzenie, to zapewne prędzej czy później bym w to gówno wlazł, za przeproszeniem. Ale no, kontynuując, no tak działa na nas to owe otoczenie. I właśnie, bo widzicie, jest taki piękny schemacik, króciutki zresztą, nie pamiętam już od kogo się dowiedziałem, najzwyczajniej przepraszam za brak pamięci, ale po prostu, o Jezu. A, pamiętam, Emi, kochana, tak czy siak, no, wspomniała mi o tym dość oczywistym schemacie, który dość często następuje, z którego zdawałem sobie od samego początku sprawę, ale tak właściwie nigdy tak za bardzo nie wspominałem o nim zbyt często. Między innymi jest to banalny schemat, czyli najpierw występuje słowo. Kiedy to słowo występuje, to po tym słowie nadchodzi odbiór i myśli. I myśli w stosunku do tej niskiej samooceny
w tym temacie, to tak naprawdę są do powiedzenia odbiorcy tego komunikatu, który otrzymał odnośnie dość specyficznej, no nie wiem, przykładowo części ciała, którą ta osoba posiada. A później, no właśnie, po tych myślach, te myśli, ich natłok powodują emocje. Właśnie to jest taki końcowy etap, kiedy no właśnie danej osobie robi się tam jakoś przykro, że tam jest w jakiś sposób inna lub, no powiedzmy, nie jest fajna z tego powodu, że jest w czymś odstępuje i to tak powiedzmy dosyć karygodnie i tak dalej, bla bla bla. Pierdolenie, oszopienie. Zachodzi często taka sytuacja, że na przykład ktoś ci tam powie, a tam, ale ty, no nie wiem, przytyłaś czy coś w tym stylu. I wtedy, kiedy ktoś ci wytknie jakąś wadę pod pretekstem oceny, a nie jakiejś tam konstruktywnej krytyki, że tam coś byś tam poprawił i tak dalej, bo zazwyczaj ludzie mają w zwyczaju rzucać ocenami, to pierwsze co robisz, gdy odbierasz tą ocenę, to zaczynasz nagle tak patrzeć na otoczenie, porównywać siebie do innych. To jest nasz standardowy nawyk i to jest błąd. To jest chyba jeden z najgorszych nawyków, jakie sobie wyrobiliśmy, których powinniśmy zmienić. Osoby z niską samooceną, mimo wszystko wiem, że to będzie dla nich trudne, ale mam taką prostą radę. Prostą, no powiedzmy, że do powiedzenia, a do zrealizowania bardzo trudną. Czyli w skrócie, no przestańcie patrzeć, porównywać siebie do innych, a zacznijcie porównywać siebie samych aktualnych do tych, których byliście wcześniej. Bo rzecz w tym, że w sumie tak wiecie, zawsze się znajdzie osoba, no nie wiem, chudsza, bardziej wysportowana, umięśniona, albo z ładniejszymi oczami, albo z, no nie wiem, z fajniejszą dupą, albo z zgrabniejszymi udami, czy coś w tym stylu. Zawsze się taka znajdzie i nic na to nie poradzimy. A każdy z nas wie, że podświadomie chciałby być takim bytem pseudo-aka idealnym, albo najlepszym. Tylko, że tego się najzwyczajniej w świecie nie da spełnić. I rzecz w tym, jak zaczniesz porównywać siebie aktualnego do tego, którym byłeś, i no w sumie ten aktualny stan rzeczy cię zacznie zadowalać, to w sumie masz już sprawę załatwioną, reszta to już właściwie leży w twoich rękach. Później sam zaczniesz tak jakoś kreować siebie i w ogóle wiesz, zaczniesz podchodzić do tego tak, że na przykład nie, że będziesz zaczął sobie jednostronnie dopowiadać na przykład o Jezu, ale to jest do dupy i tak dalej, będziesz to analizować na przykład z jednej strony to jest złe, z drugiej dobre, to w sumie może by to zmienić, no okej. Natomiast jeżeli aktualny ty sam sobie się nie podobasz, najlepszym wyjściem, które ja zastosowałem, a przynajmniej jedynym, które poznałem, więc trudno kiepsko by było powiedzieć, że to jest najlepsze, po prostu jedyne, które znam, to, że zaczniesz dokonywać małych zmian, zanim weźmiesz się za te większe. Czyli mniej więcej chodzi mi na przykład o takie pierdolone, na przykład jak zrobisz sobie krótkie postanowienie, na przykład no nie będę słodził herbaty, kawy, i będziesz w tym postanowieniu trwać. I po prostu ta zmiana, no to taka mała zmiana, mniejsza, która ma większe szanse na, tak powiedzmy przysłowiowy, ma szansę wypalić i po prostu ma większe szanse na powodzenie. Później jak no powiedzmy tak stopniowo tam parę sobie takich mniejszych postanowień zrób, których będziesz mniej więcej pewien, że będziesz w stanie utrzymać. Potem ogólnie dokonywanie zmian będzie już dla ciebie tak jakby powiedzmy no sobie szczerze nawykiem. I potem no stopniowo weź się za te większe zmiany, na przykład zacznę ćwiczyć, biegać, albo przestanę palić, czy coś w tym stylu, bo wtedy tak właściwie dokonywanie zmian będzie już u ciebie nawykiem i wtedy o wiele łatwiej będzie ci dokonywać tych większych zmian, a przynajmniej tak było w moim przypadku, więc no tylko tyle mam do powiedzenia. Natomiast co do kompleksu. Kompleksy różnią się od niskiej samooceny tym, że kompleksy właśnie na tą niską samoocenę wpływają. Głównie są czynnikami takimi zewnętrznymi, fizycznymi, jak siebie samych widzimy. Że na przykład, nie wiem, mam krzywy nos albo mam krzywe zęby, więc dla osób, które mają jakiś kompleks na punkcie danej części ciała, niech sobie tak dogłębnie pomyślą nad tym, nie tak jednostronnie, w sensie, że tam, o Jezu, jakie to jest do dupy, nie mogę na to patrzeć autentycznie. To jest koszmarne. Tylko po prostu niech to przeanalizują dogłębnie, bo pomyślcie sobie tak. Ludzi jest pierdyliard na tym świecie i nigdy nie wiesz,
czy coś, co sam uznajesz w sobie za wadę lub ogólnie twoje otoczenie wmawia ci to, iż to jest niedoskonałość, to ta osoba może uznać to za najpiękniejszą rzecz na świecie. Autentycznie. I po prostu, no, myślę, że osoby, które mają jakiś kompleks i chciałyby coś zmienić na tej przestrzeni, powinny najzwyczajniej w świecie poszerzyć swoje horyzonty i znajomości, aby mogły sobie wyrobić, mieć jakieś porównanie między jedną stroną a drugą, a nie tylko mieć wyrobioną jednostronną opinię na podstawie otoczenia, w którym jest i które wyrabia mu tą złą opinię na temat danej części ciała. No i w sumie na tym dzisiaj bym zakończył. Serdecznie pozdrawiam was i pamiętajcie, że każdy z nas jest sobie równy, a zarazem też i każdy z nas jest inny. Ale każdy z nas też kieruje się tymi samymi schematami, więc pozdrawiam. Pa!